Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim na spotkanie. Ja może panu rzecznikowi pozwolę się przedstawić. Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przewodniczący takiej Rady 30, którą marszałek powołał w naszym województwie, skupiającej szefów 30 największych izb i organizacji, senator 3 kadencji i w ogóle fan działalności społecznej właśnie na odcinku samorządowym. W drugiej kadencji Senatu udało nam się napisać ustawę o powszechnym samorządzie gospodarczym. To był już koniec kadencji, ustawa w związku z tym nie przeszła do Sejmu i po prostu umarła śmiercią naturalną. Tutaj napisaliście Państwo, co przeszkadza przedsiębiorcom. I powiem otwarcie, przedsiębiorcom przeszkadza brak demokratycznie wybranej ich reprezentacji. Mówił Pan o tym, żeby przedsiębiorcy się zrzeszali, zresztą Pan prezes tutaj też o tym wspominał. Ja powiem jak najbardziej, tylko gdzie się mają zrzeszać? Dzisiaj mamy tych organizacji jak grzybów w sezonie leśnym, gdzie dosłownie dziesiątki. Sama Krajowa Izba Gospodarcza zrzesza 180 izb. Mamy Radę Dialogu Społecznego, do której nie wiem dlaczego nie jest dopuszczona właśnie Krajowa Izba Gospodarcza, bo podobno jest organizacją niereprezentatywną. Nie wiem jak może być organizacją niereprezentatywną Związek Izb, do którego należy Związek Banków Polskich, Izba Górnicza, Izba Hutnicza. Są to podmioty, które zatrudniają prawie setki tysięcy ludzi. Ale wie Pan, tam jest taki jeden knyf, ponieważ te same firmy należą na przykład do Związku Lewiatana czy do Związku Pracodawców, to już nie są uznawani jako członkowie Krajowej Izby Gospodarczej. Pomijam ten drobny szczegół, że oni najpierw należeli do Krajowej Izby Gospodarczej, bo to powstało w roku 90, a Lewiatan powstał dopiero w 95 czy 6. Ale to jest taka śmieszna rzecz, która trochę mnie bawi. My musieliśmy nauczyć się żyć w sytuacji właśnie, kiedy mamy taką wielość organizacji gospodarczych, które z tej racji są bardzo słabe i reprezentują wyłącznie swoich członków. Natomiast żadna z naszych organizacji nie ma prawa, i ja to zawsze podkreślam, mówić, że ona jest lepsza, większa i ta jedyna słuszna. Bo jesteśmy wszyscy równymi organizacjami działającymi na podstawie tego prawa, które obowiązuje w naszym kraju. Nikt natomiast nie jest w stanie zrozumieć, jaka jest różnica między organizacją pracodawców i przedsiębiorców. Panowie jako relatywnie nowa organizacja, rozwiązaliście ten problem, powiedziałbym, z taką wrodzoną polską mądrością, bo nazwaliście się i przedsiębiorcy, i pracodawcy, czyli takie dwa w jednym. I chwała Wam za to, broń Boże, tego nie ganię, tylko podziwiam. My jako Izba mamy też wpisany w ten statut, że jesteśmy organizacją przedsiębiorców i pracodawców. Ale kto to rozumie? Po co to istnieje? No, nie rozumiem zasady, że właśnie doprowadziliśmy do takiego rozdrobnienia organizacji i w związku z tym nikt się z tymi organizacjami nigdy nie będzie liczyć. Stąd potrzeba powoływania coraz większej ilości instytucji państwowych, przy całym szacunku właśnie chociażby takiej jak powołana instytucja pana rzecznika, która jest potrzebna w sytuacji, kiedy nie ma powszechnego samorządu gospodarczego. I chwała, że taka instytucja powstała. Ale wzburzyło mnie, czy po prostu zaskoczyło, że usłyszałem ostatnio, że właśnie rząd ma zamiar powołać polski lobbying w Brukseli. Że polskie firmy mają się złożyć, żeby w Brukseli powstała lobbying na rzecz polskich przedsiębiorców. Tak, ale to rządowe, znaczy te spółki Skarbu Państwa. No zgoda, tylko wie pan, panie rzeczniku, w Brukseli... Znaczy, ja nie jestem rzecznikiem rządu, ale zgoda, uzupełniam ale to, co pan mówi. Nie, w pełni się zgadzam, oczywiście, to nie dookreśliłem. W Brukseli działa przedstawicielstwo Związku Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych. Tam pracuje 200 iluś urzędników, którzy lobują na rzecz niemieckiej gospodarki. Ja bym marzył, żeby w Brukseli działało przedstawicielstwo polskich przedsiębiorców zatrudniających 150 urzędników lobujących na rzecz polskiej gospodarki. Skoro my już nie możemy stworzyć tego jednolitego, powszechnego samorządu, to podpowiem inne rozwiązanie. To potraktujmy wszystkie istniejące organizacje jak partie polityczne. I niech te organizacje przeprowadzą wybory wśród przedsiębiorców i wybiorą tą przysłowiową Radę Przedsiębiorczości, która będzie właśnie tą demokratyczną reprezentacją. To jest problem. Nasze organizacje zabijają
powiem szczerze, ambicje poszczególnych liderów. I to jest problem. Ja mam tą przyjemność, że, czy zaszczyt, że pan marszałek, znaczy 30 przedstawicieli organizacji wielkopolskich wybrało mnie na szefa tej rady 30. I panie rzeczniku, i rozpoczęły się problemy. Ja nie widzę woli współpracy. No to jest dla mnie przerażające. Spotykam się z tymi 30 prezesami, opracowujemy plan działań na przyszły rok i cisza. Do końca stycznia mam otrzymać założenia do planu działań i dopiero na te 30 organizacji jedna cokolwiek napisała. Fakt, że były święta, zobaczymy. Ale to jest przerażające. Stoją za nami wyłącznie nasze prywatne ambicje. Ja działając w Krajowej Izbie Gospodarczej, gdzie przez dwie kadencje byłem przewodniczącym Rady, stale jestem w prezydium, spotykam kolegów, który na przykład przestaje przyjeżdżać na obrady tej Rady Izby i pytam, i po roku się pokazuje znowuż. I pytam się, a coś dzichu, czy tam Heniu, nie było ciebie. A wiesz, bo przegrałem wybory w mojej izbie. I co? No i kurde, musiałem nową założyć. Bo 50 przedsiębiorców może założyć izbę. Przecież dobrze pan wie o tym. No to mamy jakąś paranoję. Nigdy nie będziemy mieli silnej reprezentacji przedsiębiorców, jeżeli nie będziemy umieli się dogadać i powiedzieć sobie, ty wygrałeś wybory, to kieruj naszą organizacją, a nie przegrałem wybory, to ja ci pokażę i założę drugą organizację. Ale to jest niestety bolączka polskich przedsiębiorców i przepraszam, że tak jest. Jedno jeszcze krótkie zdanie. Tu było wspominane, kolega wspominał o arbitrażu. No to aż się kłania. No przecież na całym świecie większość sporów gospodarczych odbywa się poza sądami. Kto wam broni to robić? Są sądy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Lewiatanie. My w Poznaniu mamy bardzo prężny sąd. Wygraliśmy i pisaliśmy jeszcze dla premiera Pawlaka, dla premiera Piechocińskiego. Teraz to już realizujemy z obecnym Ministerstwem Sprawiedliwości, Centra Arbitrażu i Mediacji. Mamy setki mediacji w naszej izbie, mamy dziesiątki spraw arbitrażowych i po 3 miesiącach przedsiębiorca ma wyrok. No ale trzeba to rozpropagować i trzeba zacząć to robić. Ale nie można znowu dojść do tego, że przy każdej organizacji powstanie sąd, bo wtedy będzie tylko jedno pytanie, a za ile ten wyrok można u was w sądzie kupić? Bo albo to będą wiarygodne, certyfikowane instytucje, albo będą zakładane przez szwagrów. I to jest niestety problem. W Niemczech, gdzie jest powszechny samorząd, gdzie sądy mogą działać wyłącznie przy izbach powołanych z mocy ustawy, nie ma tego problemu. Przy naszej demokracji i naszym rozumieniu ja bym się bał, gdyby taki system został wybudowany w oparciu o wszystkie organizacje działające w Polsce. Panie rzeczniku, naprawdę należy się zastanowić, co zrobić, żeby przełamać tą niemoc i stworzyć powszechny samorząd. Bardzo dziękuję. Wie pan, jako rzecznik też konsultuję ten problem, bo dochodzą różne sygnały. Chyba się nie uda, bo większość jednak organizacji i większość przedsiębiorców jest przeciwko temu samorządowi powszechnemu. Chyba dlatego, że właśnie nie wierzą w to, że taka organizacja będzie ich reprezentować. Nie, no mają takie przykłady, chociaż oczywiście to się nie musi tak stać, mają takie przykłady, że takie organizacje po prostu stają się później organizacjami prezesów i zarządu, ale to tak z moich rozmów wynika. Taką alternatywą, dopóki nie będzie tego samorządu, jest Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku, 90 organizacji w tej chwili i Krajowa Izba Gospodarcza jest jako KIK, ale też są izby regionalne, jest Katowicka z panią Żyglicką, bardzo, nie wiem czy się znacie, ona jest tam wiceprezesem w Katowicach, bardzo aktywna jest w mojej radzie ta izba i zapraszam pańską izbę. Naprawdę ma być, znajdziemy tam bardzo wiele wspólnych tematów do działania, ale jeszcze raz podkreślę to, co pan mówił, to co ja mówiłem wcześniej, nie będzie reprezentacji silnej przedsiębiorców, nie będzie możliwości przekładania tych postulatów skutecznie na politykę. No, taka jest rzeczywistość w każdym demokratycznym kraju i to jest bardzo ważny problem, dlatego dziękuję, że pan to poruszył, no ale tymczasem zapraszam do Rady. Jest to na pewno platforma już możliwości przekazywania politykom stanowisk, tak jak żeśmy przekazali to stanowisko odpowiedzialności podmiotów zbiorowych premierowi, w
wtedy było jeszcze 85 podmiotów, 85 organizacji przedsiębiorców twierdzi, że i wymienione negatywne skutki. Jak na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy to, że trochę ją złagodzono, no ale nadal ona jest jeszcze restrykcyjna, ona wczoraj została przyjęta przez rząd, jeszcze będę, teraz spływają nam uwagi, będziemy nanosić, jeszcze raz pisali do premiera, no, może w pracach sejmowych jeszcze zostanie to złagodzone, daj Boże, bo no, pana posła będziemy męczyć, żeby tam też te rzeczy wnosił. Teraz też na przykład konsultujemy sprawę kas fiskalnych, bo wiecie, że mają być w przyszłości wszystkie online. Już to rozporządzenie jest przygotowane. Czy chodzi o to, żeby wyeliminować wyłączanie kas po 16. Nie wiem, ponoć jest to powszechne, że jak urzędy skarbowe idą do domu, to kasy przestają w wielu miejscach funkcjonować. Przy online'owych się nie udało, będzie widać, o której godzinie zamiera obrót. No ale przy okazji padła taka propozycja Ministerstwa Finansów, żeby najpierw wydrukować paragon, a później zapłacić, tak? No teraz jest odwrotnie. I rozmawiałem z ministrem finansów na ten temat, jest gotowy do albo odstąpienia od tego pomysłu, albo przesunięcia go w czasie, tylko potrzebuje argumentów technicznych. Powiedział, i my teraz konsultujemy w naszej Radzie wszystkie argumenty przeciwko takiemu wprowadzeniu takiego rozwiązania. Argumenty techniczne, argumenty organizacyjne, argumenty współpracy kas z programami i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich do Rady i pana z tymi problemami zamówień publicznych, tak, no i pana prezesa, bardzo będzie nam miło, tak szacowna osoba zasłużona dla środowiska gospodarczego zostanie członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku. Jeśli można, to poproszę też o zabranie głosu pana Jacka Silskiego, a teraz jeszcze tytułem uzupełnienia, gdyby ktoś z państwa zechciał zabrać głos, to proszę o zasygnalizowanie, komu ten mikrofon przekazać, bo pan Jacek Silski jest ostatni z tych osób, które się zgłosiły w sposób sformalizowany, a jeśli można, tylko przepraszam, jedno zdanie do tego projektu o kasach fiskalnych, to przedstawię swoje osobiste, indywidualne zdanie, czy to aby nie zaczyna się zarządzanie poprzez puszczanie balonów, może z tą koncepcją kas fiskalnych, przedsiębiorcy winni powiedzieć, to proszę wprowadźcie ten przepis. Będziemy najpierw wystawiali kasy fiskalne, a później będziemy patrzyli, czy ktoś zapłaci. Ja się obawiam, że zaczynamy wchodzić w etap puszczania flar. Jeśli jest sprzeciw społeczny, to się z koncepcji wycofujemy. Jeżeli sprzeciwu, to metodą salami będziemy sobie prowadzili takie czy inne obostrzenia. Jeśli ktoś nie ma wyobraźni o tym, na czym polega prowadzenie biznesu, który ma klientów niepowtarzalnych, okazjonalnych i wprowadza tego typu organizacyjną procedurę, że proszę wystawić parasol fiskalny, a później martw się o to, czy ktoś zapłaci, czy ktoś podpisze duplikat, korektę, wymazanie tego, to niech otworzy budkę z piwem, czy ten szalet, o którym był uprzejmy pan rzecznik, powiedzieć? Proszę z szacunkiem do każdej działalności, tak. Szalet, prowadzenie działalności w szalecie jest bardzo godne powagi i uznania. Podsumowując. Panie prezesie, bo dobrze. To pan pojechał w tym momencie. Podsumowując, Rada, przynajmniej tutaj jeden z naszych reprezentantów już był na tych spotkaniach, rzeczywiście się ukonstytuowała i działa. Zobaczymy, jakie będą efekty. Są też pewne sukcesy, o których pan rzecznik był łaskaw tutaj powiedzieć. Ocenimy w przyszłości, jak ta sprawa działa. Ja obawiam się, że wchodzimy w etap zarządzania poprzez sygnalizację. Jeżeli tytułem odwołania do ustawy o sygnalistach jest sprzeciw społeczny, to się z pomysłu wycofujemy. Jeżeli sprzeciwu społecznego nie ma, przepis przechodzi bez badania konsekwencji wnikliwych tychże analizy. To jest moje zdanie prywatne i oddaję głos panu prezesowi Jackowi Silskiemu. Jacek Silski, dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze. Ja reprezentuję zarówno Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej, czyli telewizję, satelity i tak dalej, bo to moja branża. To 30 lat temu Jacek Siliski wprowadził na skalę masową satelity domowe i przez 15 lat moja firma była liderem polskiego rynku, nie niemieckie, francuskie czy jakiekolwiek inne ze świata. To jest moja jedna działalność, a druga
to Wielkopolski Związek Pracodawców w strukturze Lewiatan, prezydent tego związku. I tu chciałem powiedzieć, może zaraz na wstępie taka krótka uwaga. Każdy potrafi rozpoznać, co to jest pracodawca, przedsiębiorca. Pracodawca to ten, jak w ustawie mówi się, który zatrudni nawet jedną osobę na umowę o pracę. Proste do rozpoznania. A mam wśród najbliższego grona moich rodzin i znajomych takich, którzy powiedzieli, ja nigdy nikogo nie zatrudnię na umowę o pracę. Bo po prostu to jest zupełnie coś innego. Trzeba wziąć odpowiedzialność za tego człowieka. No i stąd może takie rozróżnienie w ustawie. Jeśli teraz chodzi o wzorce zrzeszania się przedsiębiorców i pracodawców. No niemiecki wzorzec, czyli obowiązkowa struktura, para ministerstwo takie nierządowe, które zrzesza wszystkich. Oczywiście fajne jest, bo się wypracowuje jakąś opinię, ale to już jest taka struktura administracyjna. Wiemy o tym, że w modelu anglosaskim, gdzie jest dowolność, na przykład w Wielkobrytanii, organizacje są też bardzo skuteczne do tego stopnia, że słyszałem taką opinię tam kilka lat temu, że szef Związku Pracodawców Wielkiej Brytanii, jak dowiedział się, że Wielka Brytania ma bardzo bogaty człowiek, to wynalazca Tysona, tych odkurzaczy takich specjalnych, ma globalne patenty, uruchomił takie działanie, że Wielka Brytania nie przyjęła euro. Czyli można, prawda, można. Oczywiście my jako Polacy mamy niestety krótką historię, 30 lat nowej sytuacji i stąd być może trzeba, jeszcze musi trochę czasu upłynąć, aż to się stanie, ale jeśli chodzi o Wielkopolskę, to mamy wypracowany model, jest takie tak zwane PWP, czy Porozumienie Wielkopolskich Pracodawców, gdzie od wielu lat skutecznie się komunikujemy. Oczywiście nie ze wszystkimi, tylko te organizacje, które są reprezentatywne, które kiedyś były w Komisji Trójstronnej, a na szczeblu wojewódzkim nazywa się Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, teraz jest Komisja Trójstronna i wydaje mi się, że wspólnie organizujemy wiele imprez, jak już historycznie 6 grudnia w Mikołaja, wszystkie organizacje te reprezentatywne, ale nie tylko, bo Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa i Polska Izba Importerów-Eksporterów, więc na pewno można. Jest dylemat. Oczywiście, byłby model niemiecki, jest jakaś opinia. I wtedy obojętnie kto rządzi, trudniej zmanipulować tych pracodawców. No ale model anglosaski, do którego my zawsze chyba bardziej zmierzamy, pokazuje w przypadku euro, jak Państwu tu pochwaliłem się tą wiedzą, też można. Do tego stopnia, że pracodawcy zablokowali przyjęcie euro przez Wielką Brytanię wiele, wiele, wiele lat temu, tam około 10 lat temu. Także ja osobiście, jeśli chodzi o instytucję rzecznika, jestem bardzo zadowolony, gratuluję temu rządowi, bo ciągle się o tym mówiło, bo jednak osoba rzecznika w pozycji wiceministra to jest zupełnie co innego niż jakieś ciała społeczne. Ja już pierwsze też pana tutaj rzecznika posunięcia bardzo pozytywnie oceniam, ale jednocześnie mając praktykę, jak długo? Od 1994 roku. To w 1994 roku rozpocząłem proces, a w 1996 roku się zakończyło. Likwidacja podatku akcesowego Rzeczpospolitej od sprzętu satelitarnego, bo to było to, co mnie dotyczyło. Ktoś komuś odbiło, przepraszam za niewłaściwe określenie, i wprowadził podatek akcesowy po to, żeby mnie zniszczyć. Tak jak Romana Kluskę, mojego kolega, z tym, żeśmy zakładali w 1992 roku pierwszą skuteczną Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki. No takie są nasze doświadczenia. Więc cieszę się, że jest. Zapisałem się też jako przedstawiciel PIRC-u do Rady Przedsiębiorczości. Komunikacja jest bardzo dobra, no ale najważniejsze to jest co? Trzeba jeszcze Lewiatana Wielkopolska wpisać, tak. I innego kolegę skierować. Tak, zaraz dam tutaj namiary, żeby to zrobić. I chodzi o to przede wszystkim, że jak tu wszyscy siedzimy, to dlaczego to się udało? Każdy z nas musi być aktywny osobiście albo znaleźć ludzi, którzy będą aktywni. Inaczej gadanie nic nie daje. Mam szereg za sobą sukcesów ustawodawczych i tylko zakończę tym, od 5 lat wszystkie budynki wielorodzinne i użyteczności publicznej muszą mieć instalację telekomunikacyjną. Czyli kupuje się mieszkanie w bloku, wtyka się kabel i ma się albo satelitę, albo naziemną, albo kabel, albo internet i tak dalej. Ale to wymagało moich 3 lata pracy i kolegów, którzy wolontariat się robili. Więc dużo można zrobić, ale rzecznik musi też być wspierany fachowością naszą, bo są nawet
pracownicy ministerstw w tamtej kadencji, poprzedniej kadencji, dzisiejszej kadencji, którzy by chcieli, ale nie mają pojęcia, no, a mają swoje stanowiska. I my jesteśmy od tego, żebyśmy byli aktywni i im pomogli, żeby nie popełniali błędów. Dziękuję. Panie prezydencie, jest prosta różnica między tym modelem anglosaskim a polskim. W Anglii ustawa mówi wyraźnie, na terenie hrabstwa może istnieć jedna organizacja i nikt nie może założyć drugiej organizacji, która wypełnia tą rolę wobec przedsiębiorców. Jeżeli jest izba w hrabstwie Sussex i przepraszam, że tak sobie powiem prywatnie, wybraliby mnie przedsiębiorcy na prezesa tej izby, to pan nie ma prawa założyć drugiej izby. Pan musi wygrać ze mną wybory. I to jest właśnie ta różnica, że w Polsce każdy może sobie powołać organizację. Biorąc pod uwagę, ile firm w Polsce działa, to w Poznaniu mogłoby działać 2007 izb gospodarczych. I życzę wtedy panu rzecznikowi, żeby wszystkie izby te zapisały się do rady przy rzeczniku. No już mamy 9. Szanowni państwo. Ad vocem ostatnie. Biorąc pod uwagę ustawę o izbach, wystarczy, że duży przedsiębiorca ma 50 osób na samozatrudnieniu, to mówi, ja będę założycielem, wy się zapiszcie i mamy izbę. Także to tak mówi ustawa o izbach, także na pewno ustawodawstwo jest niedoskonale, akurat brytyjskie, ale w holenderskim jest inaczej, w amerykańskim inaczej. Dziękuję. Szanowni państwo, sami macie teraz przykład, jak kolorową i bogatą erystycznie przestrzenią jest Wielkopolska. To są koledzy przedsiębiorcy prowadzący działalność różnego rodzaju organizacji zrzeszających zarówno pracodawców, jak i przedsiębiorców. I ten spór można prowadzić w sposób cywilizowany. Jeśli mogę poprosić pana tutaj, który zechciał się zgłosić do wypowiedzi. I jeśli nie będzie następnych chętnych, to to jest od razu kolega, to proszę panowie o wypowiedź, a później oddam głos koledze Rudowiczowi, który z pewnością nie pokusi się na podsumowanie tej dyskusji, bo trudno ją podsumowywać, ale jedno, co już mamy przed sobą, to widzimy, że przynajmniej na terenie Wielkopolski dobrze by było rozpocząć merytoryczną, pragmatyczną i taką pozytywistyczną rozmowę na temat ZUS-u, który jest obciążeniem płacy, a tak naprawdę jest później blokadą. I dziękuję tutaj za zgłoszenie, że poseł też zechce zabrać głos i być może natknie nas optymizmem, że przed nami tylko świetlana przyszłość, brak kryzysów i życie dostatnie w mniejszym ilością zaangażowania i nerwów. Dziękuję. Z całą pewnością. Maciej Kokorniak, ja chciałem bardzo konkretne pytanie zadać tak naprawdę. Chciałbym wrócić do prawa zamówień publicznych. Czy przewiduje pan w ramach, powiedzmy, nazwijmy to Urzędu Rzecznika, tak, udział w konkretnych postępowaniach, wspomaganie konkretnych przedsiębiorców w konkretnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli tam są jakieś problemy? Nie wiem, czy mogę w tych postępowaniach uczestniczyć jako rzecznik, musiałbym to sprawdzić, ale na pewno mogę, jeśli będzie spór już w sądzie, tak, czyli nie wiem, wie pan, musiałbym sprawdzić. Jeżeli... To jest, znaczy, bo ja rozumiem, bo nie chodzi o ograniczenie konkurencji, nie chodzi o wspieranie. No właśnie, bo tutaj, bo myślę, że raczej pewnie nie, no bo tutaj by za inni przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w tym samym przetargu, mogli mieć zastrzeżenia. No, ale też niekoniecznie, bo na przykład no, można na przykład wyjaśniać pewne kwestie związane z zamówieniami publicznymi. Teraz w szczególności wchodzi elektronizacja zamówień publicznych i jest, z tego co wiem, no jest duży problem z tym tak naprawdę, jak w ogóle uczestniczyć w tych postępowaniach. Czy pańska firma i pan jesteście w jakiejś organizacji, czy... Nie. W tej chwili nie. No to mamy tutaj 3 do wyboru. To proszę się zastanowić, czy nie warto. Gospodarz ZPP, jest Izba Przemysłowo-Handlowa Wielkopolska, nie przekręciłem nazwy. Południowej Wielko... A! O, to 4 mamy jeszcze, taki lewiatana mamy, także no, bo chodzi o co, no wtedy pana wiedza na ten temat pomoże skonstruować w tym zespole roboczym no te zmiany, bo no ja w tej chwili to raczej myślę, że nie mogę jako rzecznik wchodzić do postępowań samych. Pewnie mogę już na etapie sądu, ale tylko wtedy, kiedy zostaną w rażący sposób naruszone prawa przedsiębiorcy.
To też jest takie rozróżnienie, no musi być... No, czy to właśnie chciałem się dowiedzieć, czy w momencie, jeżeli są wątpliwości na etapie postępowania, czy tutaj pan może jakąś pomoc dostarczyć, rozumiem, nie, raczej nie, dlatego że no, rzecznik jakby nie pełni roli doradczej w prowadzeniu biznesu, więc od razu mówię, prawda, że tutaj nie, raczej nie. Ale jak panu bardzo zależy, to sprawdzę, tylko no tak czuję, że... Tak że, jak przeczytałem ten opis, to mi wyszło, że chyba raczej nie, ale nie byłem pewien. No raczej nie. Raczej dlatego nie. Zadałem tego typu już konkretne pytanie, bo to... Ale naprawdę, jeżeli pan tutaj nawet przyszedł, to też świadczy dobrze o panu, że pan chce uczestniczyć w tym życiu gospodarczym. Pojedynkę jest trudno, naprawdę, no te... Składki w tych organizacjach nie są zabójcze, no to jakieś, no nie wiem, tam 100 zł rocznie, czy tam, nie wiem, no nie się reklamują oni, gdzie jest najlepiej, tak, ale no wtedy wasze te problemy można szybko przełożyć na bardziej skuteczne działania, więc naprawdę bardzo, bardzo zachęcam. 4 dzisiaj ma pan do wyboru, gospodarz siedzi. Okej, dziękuję bardzo.